Witam wszystkich tu, Knife Spashin. Podejście numer 2. Nie zauważyłem, że kończy mi się pamięć na karcie pamięci. I przerwało mi kręcenie. Więc zaczynam od nowa. Dzisiaj recenzja obiecanego scyzoryka Wengera Evogrip w kolorze żółtym. W opisie będą wszystkie jego funkcje i dokładny model. W poprzednim filmie opisywanie noża zacząłem od ceny, więc może w tym odcinku też będę się trzymał tego samego schematu i zacznę od ceny. Ja kupiłem ten scyzoryk za 180 zł. W tej chwili na Allegro też są tak od 170 do 210 zł. Tak można go kupić, chyba że da radę się jakoś go wylicytować taniej. Można po prostu poczekać, może ktoś wystawi, chociaż akurat Wengerów na polskim rynku jest bardzo mało, więc to by było ciężko by było tak go upolować. Może zanim zacznę jeszcze mówić o samym tym scyzoryku, wprowadzę tych, którzy nie są w temacie, a trafili akurat na ten filmik. Podział w scyzorykach, jeżeli już zauważyliście, a jeżeli nie, to mówię, są dwie firmy, które produkują scyzoryki w Szwajcarii i obydwie są oryginalne, które produkują dla armii szwajcarskiej. Jest to Wenger, czyli ten, i Victorinox. Victorinox produkuje scyzoryki ciut tańsze, bo ich jest bardziej masowa produkcja. Tu jest bardziej taka manufaktura i ich jest dużo mniej i są troszkę droższe. Wszystkie różnice pomiędzy tym a Victorinoxem będę omawiał jak już będę omawiał scyzoryk. I może później, po recenzji Victorinoxa, którego z Victorinoxów, które mam, a recenzja na pewno się pojawi, będę mógł zrobić zestawienie Victorinox kontra Wenger, pokazać wam dokładnie wszystkie różnice i sami stwierdzicie, które są lepsze. Dzisiaj tylko będę omawiał. Możemy zacząć. To jest model Evogrip. Evogrip, czyli tutaj ma takie gumowe wstawki. Na pewno zastanawiacie się, czy one coś dają. Na pewno poprawiają wygląd scyzoryka, bo mi on wizualnie podoba się bardziej niż klasyczny. Poprawiają też chwyt, gdy ręka jest na przykład mokra, i ogólną ergonomię poprawiają. W chwycie takim normalnym jak przy ostrzu i takim jak na przykład przy pile do drewna. Bardzo fajnie się trzyma ten scyzoryk. Jest on mniejszy od Victorinoxa, bo Victorinox ma 91 mm, a ten ma 85. 85 albo 80. Tak, 85. Możemy zacząć chyba omawiać wszystkie funkcje. To jest otwieracz do konserw. Różni się on metodą otwierania od tego z Victorinoxa. Jedni wolą ten z Victorinoxa, inni ten z Wengera. Ja osobiście wolę ten i zaraz powiem dlaczego. Najpierw może zadam wam pytanie. Kiedy ostatnio widzieliście konserwę, którą trzeba otwierać otwieraczem? No, ja nie widziałem już bardzo dawno. Wszystkie mają te takie dźwigienki, którymi się ją najpierw tak rozrywa, a potem otwiera do końca. Więc ja znalazłem dwa podstawowe zastosowania dla tego otwieracza. Czyli jako otwieracz do paczek, jest naprawdę bardzo wygodny, jest ostry. Można go wbić i otworzyć paczkę, nie martwiąc się o to, że coś tam w środku porysujemy. Bardzo fajne zastosowanie. A drugie to po prostu jako iskrownik do krzesiwa. Bo bardzo dobrze tą krawędzią się jeździ po krzesiwie i dobrze krzesa. Wybierzcie co chcecie.
jak otwieracie często konserwy, to prawdopodobnie lepszy będzie ten z Victorinoxa. Kolejną funkcją jest otwieracz do butelek. Otwieracz do butelek, ten w Victorinoxie różni się sposobem blokowania. Ten w Victorinoxie blokuje się za pomocą sprężyny, tylko i wyłącznie sprężyny. A ten ma jeszcze taki opatentowany przez Wengera system blokujący. I ogólnie chodzi o to, że gdy coś wkręcamy i naciśniemy mocniej śrubkę, to on wtedy, spróbuję wam pokazać, o, on wchodzi do środka scyzoryka i się blokuje. I wtedy nie można go zamknąć. Moim zdaniem to jest lepsze rozwiązanie. No i odkręcałem nim parę śrubek, nie złożył się, więc działa. Kolejną funkcją jest piła do drewna. Piła do drewna, ta w Wengerze, zawsze boję się otwierać, bo zawsze się dziabnę w palec tą piłą. Piła w Wengerze jest lepiej wykonana, lepiej oszlifowana. W tej Victorinoxie są takie zadziory, a ta jest po prostu idealnie wykończona. Oprócz tego nie ma żadnej różnicy. Obydwie tną po prostu idealnie. I myślę, że nie ma co tu omawiać. Jeżeli ktoś ma chociaż jeden scyzoryk, to wie, jak działają te piły. Kolejne narzędzie to nożyczki. I teraz muszę dać punkt Victorinoxowi. Dlatego, że te nożyczki są ząbkowane. I praktycznie na każdym materiale, nie wiem, czy dam radę uchwycić te ząbki tutaj. No chyba nie. O, teraz trochę było widać. O, jest. Mają ząbki. To niby ma sprawić, że one się same ostrzą. Coś takiego. Tak pisze, że to są nożyczki samoostrzące. No nie wiem, może. Tak czy inaczej, jak się tnie na przykład kartkę lub jakiś inny materiał, te ząbki zostawiają ślad. Jak sama sprężyna, ta w Wengerze podoba mi się bardziej, to te ząbki to jest nieudany pomysł. Więc te w Victorinoxie wydaje mi się, że są lepsze. Ale to też musicie sami zdecydować. I Klinga. Tutaj mamy oznaczenie Wenger i... O, z tej strony nic nie ma. Okay. Wenger i Schweizland. Nie zławię mocności. Nie będę mówił o stali, bo to jest po prostu określone jako stal nierdzewna. Pewnie coś w stylu 440 albo 20. Ostrość fabryczna jest, jak wiemy, legendarna. Ostrzy się go bardzo łatwo. I w sumie tu nie ma co omawiać. Po prostu to jest ostrze scyzoryka i tyle. Te w Victorinoxie są bardziej takie smukłe. Nie mają takiego dużego brzuszka. I tu się różnice kończą. Grubość jest taka sama. Kolejna rzecz to... czyścik do paznokci i pilnik. Bardziej mi się podoba użycie tego narzędzia niż małego ostrza. Dlatego, że ten pilnik może służyć jako śrubokręt do Philipsów i gwiazdek. Praktycznie wszystko da się nim odkręcić. A pilnik na przykład jak tam zadrze się paznokieć też jest bardzo przydatny. Co mamy z tyłu? Kolejna sprawa, która różni... Kolejna rzecz, która różni Victorinoxa od Wengera. Victorinox, tutaj gdzie są te sprężyny, jest taki, ma takie zagłębienia. I w te zagłębienia wchodzi brud i ciężej jest go wyczyścić. Tutaj to rozwiązanie jest po prostu ładniejsze i lepsze do utrzymania w czystości. A z tyłu mamy śrubokręt Philips, bardzo fajny, szkoda, że nie ma żadnego systemu blokującego, ale ogólnie tak wygląda bardzo porządnie. I przebijak,
Niestety przebijak w Victorinoxie też jest lepszy, ponieważ ma rozwiertak i szydło, a tu jest tylko przebijak. I nic więcej tym nie zrobimy. Oczywiście kółko, jak w każdym Victorinoxie i Wengerze. Penseta w Wengerach jest troszkę mniejsza niż w Victorinoxach. Ciężko to się robi, jak się patrzy w wyświetlacz aparatu. Ok. I penseta. Przepraszam. Wykałaczka. Tam to była penseta. To jest wykałaczka. To by było na tyle. Sami zdecydujcie, czy wolicie Wengera, czy Victorinoxa. W następnym filmie pokażę Wam nóż firmy Pumatek. Jest to taka firma, której nigdzie praktycznie w Polsce nie ma. Nie znalazłem tego modelu. Był on kupiony na Słowacji przez mojego szesnego. Dziękuję. Subskrybujcie, piszcie, komentujcie.